Ładowanie czy pojedynczym, czy auto, ładowanie kuleczki z tej klameczki, żaden problem. Więc celność jest, trochę brakuje mocy. Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Jest dzisiaj sobota, pogoda się poprawiła, bo rano padało, ale już teraz jest spoko, więc pojechałem czym prędzej nagrywać filmy. No bo jak wiadomo, zawsze coś jest do nagrania, a trzeba mieć co wrzucać na kanał. Czym się dzisiaj zajmujemy? Na razie nagrywamy recenzję, a dokładnie nie, dzisiaj będziemy głównie nagrywać same recenzje. I była już jedna nagrana, a teraz bierzemy się za drugą. Drugą recenzją jest coś, co jest bardzo na czasie. Ponieważ idzie nam jesień, zima, więc gazowe pistolety zaczynają być problematyczne, zaczynają kaprysić, bywa problem z green gazem. Co prawda jeszcze na razie jest w miarę ciepło, więc może jeszcze teraz nie, ale już za miesiąc naprawdę będzie to problem. Więc czym się dzisiaj zajmujemy? Oczywiście pistoletem elektrycznym i to nie byle jakim, bo mamy na blacie Nowricha. Jeden z widzów zapytał mnie, czy byłbym zainteresowany, żeby nagrać recenzję tej lepiczki, zrobić sobie test i wysłał mi, jak powiedziałem oczywiście, że tak, to wysłał mi oczywiście pudełeczko z repliką. Od razu wam mówię, replika nie jest stuprocentowo nowa, ale z tego co słyszałem jest bardzo mało używana, praktycznie była w terenie, więc dla nas jak najbardziej się nadaje. Pudełeczko bardzo fajne, z namalowaną repliką, z opisami od Nowricha, no wygląda fajnie. To co tylko smuci trochę i psuje wygląd to ten Made in China, ale no nie spodziewaliśmy się chyba raczej niczego innego. Więc pudełeczko bardzo, bardzo fajne, estetyczne moim zdaniem, jak najbardziej spoko. W środku mamy pianeczkę, najpierw w formie karimatki i mamy tutaj zestaw, co mamy z repliką. Co prawda, powiem szczerze, ja nie jestem pewien, czy to jest kompletny zestaw, czy czegoś tutaj nie brakuje, czy coś nie zostało dokupione oddzielnie. Jest miejsce na szybką ładowarkę, ale jej tutaj fizycznie nie mamy, więc możliwe, że jej nie było. Ja postaram się napisać tutaj w filmie, jeżeli coś nie będzie się zgadzać z tym, co jest w zestawie. Mam też tutaj tłumik płomienia od właściciela. I ciekawy magnesik mi dał. To rozumiem, że to jest dla mnie do testów, żebym miał na testowanie replik. Po prostu w kawałek paracordu mamy wklejony magnes. To jest, jak się domyślam, prezent dla mnie. Jeszcze się dopytam. Tu mamy też tłumik płomienia, który obstawiam, że idzie na tą klamkę. 14 mm, bardzo fajny. Stalowy, ciężki jak pierun. Kolega, nie wiem czy ma dostęp do tokarni, czy sam to robi, nie mam zielonego pojęcia, ale wygląda bardzo zacnie. To na razie odkładam sobie na boczek. Mamy magazynek. To jest klasyczny magazynek do cymoklamek, czyli te CM30, CM127, to są te same zwykłe magazynki. Mamy go. Mamy ładowarkę do baterii LiPo i ona jest podłączona do USB. Czy jakiś tam dość prosty zasilacz. Odkładam sobie to na bok. Mamy bateryjkę LiPo z końcówką Mini T-Connect. Oczywiście wtyczka balansera, jest to po prostu LiPol. Jest to LiPol, żeby wam nie skłamać, 550 mAh, 7,4 V. Jest to dedykowana bateria do tej repliki, prawdopodobnie jest w zestawie. I to z dodatków wszystko, choć tak jak mówię, tutaj jest miejsce na szybką ładowarkę, więc może jeszcze była. Jeszcze jedna rzecz, bo mamy też wycior. Krótki, ale do cymoklamki jak najbardziej wystarczy, czy wyczyścić ślufę, czy przepchać, jeżeli będziemy mieli jakąś kulkę zaciętą. Więc te akcesoria mamy tutaj. I na końcu oczywiście mamy klameczkę. Nic tu więcej nam nie zostało. Mamy też żelek, który tam chłonie wilgoć, ale to mało nas interesuje, więc to tyle, jeżeli chodzi o karton. I mamy klameczkę. Jest to klameczka SSE, czyli 18, czyli elektryczny pistolet na bazie Glocka. Na bazie CM30 tak naprawdę, bądźmy szczerzy, bo jest to też chyba robione przez Cymę. I powiem, on jest w formie, w kolorze takiego zielonego kompozytu. I powiem wam od razu jedną rzecz. To co pierwsze się rzuca w oczy. Jest cięższy niż CM30. Jest wyraźnie cięższy od CM-ki. Do tego ten kompozyt na dole robi całkiem inne wrażenie. No nie wiem, ta faktura i taki feeling tego kompozytu jest całkiem inna. Dużo lepiej się to prezentuje niż standardowe cymoklamki. Więc ja już jestem dość pozytywnie zaskoczony, bo te pierwsze wrażenie po wyjęciu tej klamki z opakowania jest naprawdę rewelacyjne. I jestem troszkę w szoku, nie ukrywam. Bierzemy się za wobec tego opis zewnętrzny. Co prawda od razu mówię, nie będę tej klamki rozbierał.
bo cymoklamki są dość upierdliwe. Raczej nie polecam w nich grzebać, tak naprawdę. Więc jeżeli ona stoi, strzela w stoku, to mam nadzieję, że będzie strzała ładnie w stoku, że będzie sobie fajnie radzić i tak dalej. Ale ja naprawdę nie polecam grzebać w cymoklamkach. Ewentualnie montować MOSFET, ale tu MOSFET już jest wstawiony. Więc ja nie będę tego otwierał. Raz, żeby nie zepsuć, nie, żeby kolega nie stracił gwarancji. Dwa, no bo moim zdaniem po prostu mija się z tosterem. I lecimy jak zwykle od przodu. Z przodu mamy osłonę gwintu, którą możemy sobie odkręcić. I pojawia nam się gwint. Gwint jest metalowy, aluminium jakieś. Nakrętka jest chyba z mosiądzu, albo z... chyba mosiądz, bo żółte na niej wychodzi tam, gdzie się poprzecierała ta czarna farba. I co fajne, to ile się nie mylę, to jest gwint zwykły 14 mm, dokładnie. Mamy gwint 14, nie musimy kombinować z adapterami czy z czymkolwiek, tylko mamy gwint standardowy 14 mm, więc bez żadnego bólu. Zakładamy tutaj zwykły tracer, zakładamy powiedzmy jakiś inny tłumik czy cokolwiek, jesteśmy w stanie po prostu to założyć, co jest dużym upgrade'em względem tych standardowych klamek. Co prawda nie wiem, czy te nowe CM-ki też nie mają już standardowego gwintu, ale ja nie miałem takiej żadnej u siebie na warsztacie. Zakładamy tą nakrętkę, żeby też nam się nie zapodziała. Dalej, lecąc po zewnętrznych częściach, mamy zamek, a raczej atrapę zamka, bądźmy szczerzy. Ona jest z aluminium, więc ten cały górny zamek jest aluminiowy. Czego nie można powiedzieć na przykład o CM127 czy CM30, bo tam góra zamka jest z kompozytu. Przynajmniej w mojej. Więc już jest jakiś upgrade. I na górze mamy światłowód czerwony na muszce. Z tyłu niestety na szczerbince nie ma nic, nie ma żadnej regulacji. Po prostu jest standardowa szczerbinka, ale mimo wszystko ten czerwony światłowód z przodu bardzo ładnie widać, więc jest to bardzo pozytywne. Dalej tutaj mamy taką tylko fakturę imitującą te elementy do przeładowania, ale oczywiście tutaj zamek jest nieruchomy. I z drugiej strony zameczka mamy selektor ognia. Jest ogień pojedynczy u góry i ogień automatyczny u dołu. Też bardzo fajnie, że to jest. W cymoklamkach bądźmy szczerzy, że ten automat się przydaje, bo jak ktoś blisko podchodzi, tam coś trafi. Więc jeżeli chodzi o zamek, to tyle. Więc przechodzimy do dolnej szyny. I mamy tutaj klasyczną szynę RIS. Mam nadzieję, że wejdzie na nią dzisiaj kamera z kopką, żeby nagrać, jak to będzie strzelało. Mamy tutaj atrapę, która normalnie, ten element jest elementem, który pozwala nam zdjąć zamek. Natomiast tutaj jest on dla nas tylko i wyłącznie mechaniczną blokadą spustu. Jeżeli go wciśniemy, to spustu już nie wciśniemy, czyli jeżeli podnosimy do góry, jesteśmy w stanie wcisnąć spust. Jeżeli pociągniemy to w dół, to już jest spust zablokowany. Dalej, z lewej strony mamy też atrapę dźwigni blokowania zamka w tylnym położeniu. To jest atrapa, ona chyba jest metalowa. Nie, jest z kompozytu, ale wygląda bardzo fajnie. I poniżej mamy jeszcze zrzut magazynka. A, magazynek mam wypięty. Tak? Bardzo fajnie. Co ciekawe, jest on ewidentnie powiększony i podwyższony względem standardowych cymoklamek, więc też bardzo pozytywnie. Od dołu regulacja silnika, klapka do przykręcenia. Koniec, nic tu więcej nie ma. I teraz jeszcze co więcej mogę powiedzieć, to jeszcze jest spust. Spust też jest nietypowy, w cymoklamkach wyglądało to całkowicie inaczej. Tutaj mamy spust, co ciekawe mamy też spust z bezpiecznikiem naciskowym. Czyli jeżeli nie wciśniemy spustu, moment, odblokuję go, prawidłowo, czyli naciskając na ten taki tak zwany bezpiecznik, to nie jesteśmy go w stanie wcisnąć, czyli jakimś takim bocznym dociśnięciem nam się spust nie wciśnie. Dopiero kiedy wciśniemy ten bezpiecznik, dopiero wtedy jesteśmy w stanie wcisnąć faktycznie spust do końca. Jeszcze z takich rzeczy konstrukcyjnych zwrócę na coś uwagę. Zazwyczaj mamy tutaj okładziny na boku, na chwycie, które po zdjęciu mamy dostęp do pinów. Jako że te okładziny są niedemontowalne, jest to jeden element, nie mamy tutaj żadnych zaślepek czy coś, to piny są tutaj, one są widoczne i dzięki tym pinom jesteśmy ewentualnie w stanie wyjąć mechanizm w środku. Jeszcze co wam pokażę, to jeszcze otworzymy sobie, zdejmiemy sobie zamek. Żeby to zrobić, żeby zdjąć zameczek, wciskamy tutaj z tyłu, pod kciukiem, ja to mam zawsze, przycisk i wtedy zamek nam odskakuje. Jesteśmy w stanie go zdjąć. I
Co ciekawe, tłumik płomienia, znaczy ciekawe, ja się spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać, tak? Gwint do montażu tłumików jest zamontowany z zamkiem. Jest to jednolity element, cały zamek jest jednym elementem. Pod spodem oczywiście lufa jest odpowiednio krótsza, więc ona się kończy wyraźnie przed gwintem, żeby też było łatwiej to montować. Mamy tutaj widoczny MOSFET w takim fioletowej termokurtce i wtyczkę Mini T-Connect. Co więcej, tutaj też mamy regulację hop-upu, dość klasycznie jak w każdej cymoklamce. Co ciekawe, to ta obudowa tutaj, ten element tutaj, ta góra, pokrywka, jest innego kształtu niż w standardowych CM30 i tak dalej. I te kompozyty też wyglądają troszeczkę inaczej. Pomijam, że są fioletowe, tak, ale robią wrażenie troszkę innych kształtów niż standardowo to jest. Ale jak mówiłem, ja nie będę tego rozkręcał. Nie ma tutaj mikroswitcha czy coś takiego. Wszystko jest na standardowym styku, tyle tylko, że zabezpieczone MOSFETem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ułożenie tutaj tej baterii, która jest w zestawie tej 550 z tą wtyczką i MOSFETem, jest dość trudne. To od razu ostrzegam, bo ja próbowałem to wczoraj zrobić i trochę się z tym naszarpałem. Ale nie jest to też jakaś tragedia, daje się to zrobić, tylko że jest troszkę problematyczne. Jeżeli chodzi o opis zewnętrzny pistoleciku, to tyle. Nic tu więcej nie ma. Ja go, tak jak mówiłem, nie będę otwierał, nie będę rozkręcał, nie będę pokazywał w środku. Więc lecimy na testy i zobaczymy, jak to strzela. Ok, jesteśmy na terenie testowym i bawimy się SSE 18 od Nowricha. Zaczynamy jak zwykle od chronowanka. Zobaczmy, ile nam to wydmucha. Testujemy na kulkach 25 na ustawionym hopku. 0,26 joula, 0,27 joula, 0,26 joula, 0,28 joula, 0,27 joula, 0,27 joula, 0,28 joula, 0,25 joula, 0,27 joula, 0,29 joula, 0,28 joula. No za mocno to tu nie jest. Teraz strzela dość równo, jeżeli chodzi o FPS i tak dalej. Ale no mocy za wiele nie mamy. Zobaczymy, jak pójdzie nam ze strzelaniem. Teraz założę sobie już przyrządy, żeby cokolwiek widzieć. Bo trochę walczyłem z hopkiem, nie ukrywam. Jak kulki się kończą, więc dosypujemy kulek. I jesteśmy na 20 metrach, robimy test. Najpierw ogień pojedynczy. Bez żadnego bólu, ogień automatyczny. Też bez żadnego bólu, praktycznie 100 na 100. Czyli 20 metrów nie jest problemem. Idziemy na 30. Jesteśmy na 30 metrach i tak samo jak poprzednio, ogień pojedynczy. Bez żadnego bólu, 100 na 100. Przy automacie też żadnego problemu nie ma, na 30 metrów. Ciekawe, czy 40 będzie już problemem. Tylko muszę kulek doładować. Jesteśmy na 40 metrach i zaczynamy znowu. Testujemy ogień pojedynczy. Daje się trafić, tylko ja strzelam jakieś 3 metry nad cel, więc dość dużo. Zobaczmy, czy na auto dam radę się wstrzelić.
No, skończyły mi się kulki. Dosypiemy jeszcze magazynek. Daj się wstrzelić, ale z dużą poprawką. Na dalej w ogóle nie idę, bo to już nie ma sensu. No niestety ta energia nie za bardzo pozwala nam na nic więcej. Powiem szczerze, spodziewałem się, że będzie miała ciut więcej energii od cymoklamki, a tu jest chyba nawet troszeczkę mniej. Możemy przejść do podsumowania. Pobawiliśmy się klameczką SSE 18, czyli cymoklamką od Nowricza na lipo i tak dalej z MOSFETem, tralalala, stralalala. Ogólnie co do samego strzelania, bo chyba to będzie Was najbardziej interesować, czyli to co teraz testowaliśmy. Strzela fajnie, dosyć celnie bym powiedział, ale zasięgu to za wiele nie ma. Bądźmy szczerzy, to jest 0,3 Joule, czyli naprawdę mało. Moja klameczka, którą tuningowałem, jest mocniejsza. Jest mocniejszy od tego i strzela dalej. Ja na 40 metrów jeszcze bez większej poprawki byłem w stanie się wstrzelić. Po tym full tuningu cymoklamki tutaj niestety nie za bardzo brakowało tych kilku metrów. Dopiero jak wziąłem poprawkę około 3 metrów, to na 40 metrów byłem w stanie trafić. Na mniejszych odległościach 30-20 metrów praktycznie cel był 100 na 100, bez żadnego problemu. Władowanie czy pojedynczym, czy auto, władowanie kuleczki z tej klameczki, żaden problem. Więc celność jest, trochę brakuje mocy, po prostu. Znowu druga strona, wykonanie. To wykonanie jest rewelacyjne i powiem szczerze, moim zdaniem jest dużo, dużo, dużo lepsze niż jakakolwiek cymoklamka, jaką miałem w rękach. I ten plastik, który mamy na dole, i górny zamek, i w ogóle wykonanie robi na mnie bardzo dobre wrażenie. Więc jako taka baza pod fajną cymoklamkę, jako fajna cymoklamka, taka bardziej customowa, że jest tracerem i tak dalej, jasne, czemu nie? Ale to nie jest tak, że ona nagle ma super daleki zasięg. To dalej jest cymoklamka, dalej strzela niezbyt daleko. Więc moim zdaniem ciekawa propozycja, moim zdaniem troszeczkę za droga. Za droga względem tego, ile nam daje, tak? Bo liczyłem, że będzie zasięg po prostu troszkę lepszy. Nie ukrywajmy, to kosztuje 100 euro, czyli 5 stówek. Czyli możemy za to mieć dwie inne cymoklamki, które jeżeli chodzi o zasięg strzelają bardzo podobnie. Ok, nie są tak wykonane, ale są dwie. Więc to już jest kwestia, co kto woli. Czy wolimy wydać na dwie klameczki, czy kupić jedną ładnie wykonaną. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej jak nie tak trwała jak standardowa, a może nawet trwalsza. Więc tak to się prezentuje, widzieliście jak to strzela, widzieliście jak to wygląda z zewnątrz, środka nie otwierałem, jak mówiłem, nie chcę zepsuć, a to jest masa robota i tak nie radzę nic tutaj kombinować. Jeszcze jedna rzecz, bo kompletnie o niej zapomniałem, a mianowicie o kaburach, bo to jest niby cymoglok. Ja mam tutaj kaburkę tą okydeksową do CM127 i niestety nie jestem w stanie go tam wcisnąć, żeby się zapiął. Niestety nie wchodzi do tej kabury. Do kabury kydeksowej na Glocka wchodzi, bez bólu. Z tym, że kydeksowe kabury mają to do siebie, że leciutko pracują i wpuszczają takie troszkę większe repliki. Natomiast jeżeli mamy standardową, to jest IMI Defense, kabura do Glocka 17. Jestem w stanie go tu wcisnąć, ale z całej siły. Wchodzi bardzo ciasno. O! Więc taka moja uwaga. Jeżeli chcemy kaburę taką, tego typu, to na Glocka 20, tą troszeczkę większą. Wtedy on będzie może miał trochę więcej luzu, ale przynajmniej wejdzie normalnie. Albo kydeksowa na Glocka i wtedy wejdzie, bo kydeks się lekko poddaje. I chyba tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy filmik. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś pytania, ma coś do powiedzenia, jakąś sugestię, cokolwiek, to serdecznie zapraszam do komentarzy. Ja tam staram się zawsze czytać, odpowiadać, uzupełniać, bo o czymś mogłem zapomnieć, czy coś takiego. Więc tam serdecznie zapraszam. Na tą chwilę kończymy. Ja bardzo dziękuję koledze, który udostępnił mi tą repliczkę na testy. Jest to widz i do tego jest to kolega, który wysłał mi już kilka replik na serwis, więc bardzo dziękuję za udostępnienie i tego do testu i zabawy nagrania recenzji. Jednocześnie dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.